Dzień dobry, drodzy widzowie. Elon Musk przyzwyczaił świat do swoich szalonych, futurystycznych i bardzo dziwnych pomysłów. Niekiedy wręcz można odnieść wrażenie, że pochodzący z Republiki Południowej Afryki multimiliarder buja w obłokach i proponuje światu rozwiązania, do których ten jest całkowicie nieprzygotowany. Niektóre z pomysłów szokują i z pewnością będą powodować konflikty natury religijnej, kulturowej czy moralnej. Ostatnie zapowiedzi Elona Muska zszokowały ludzi. Bowiem trudno nie być zdziwionym, kiedy słyszy się o śmiałych planach wszczepiania ludziom chipów do mózgu, które umożliwią bezprzewodowe słuchanie muzyki bez konieczności używania słuchawek. Brzmi to dość niesłychanie, nieprawdaż? Przeglądając rodzime i zagraniczne fora, można dostrzec wiele skrajnych zdań w tej kwestii. Część fanów nowinek technologicznych jest wręcz zachwycona nowym pomysłem. Uważają, że słuchanie muzyki w naszej głowie będzie bardzo komfortowe i wygodne, a dodatkowo słuchaną muzyką nikomu z otoczenia nie będziemy przeszkadzać. Inni użytkownicy wyraźnie zaznaczyli, że krok w stronę chipów w mózgu będzie krokiem ku zagładzie ludzkości. Ten plan Elona Muska z pozoru może brzmieć jak pomysł szaleńca, który nigdy nie zostanie zrealizowany. I mimo faktu, że tak właśnie brzmi, Elon Musk przyzwyczaił nas, że zawsze realizuje każdy swój pomysł, a ograniczeniem jest jedynie jego wyobraźnia. Przejdźmy do sedna sprawy. 22 lipca media z całego świata obiegła informacja o nowym planie Muska. Wówczas dowiedzieliśmy się nieco więcej na temat tajemniczego startupu o nazwie Neuralink, którego główną misją jest opracowanie interfejsu na linii mózg-komputer, który będzie zdolny do symbiozy między człowiekiem a komputerem. Dnia 28 sierpnia na zaplanowanej na ten czas konferencji przedstawione zostaną dalsze szczegóły dotyczące prac nad rozwojem programu. W drugiej połowie lipca Elon Musk zapowiedział, że implanty mózgowe opracowane przez jego startup Neuralink będą w stanie odtwarzać muzykę bezpośrednio w mózgu człowieka. Idąc dalej, Musk potwierdził również, że jego chipy będą posiadały unikalną możliwość selektywnego stymulowania odpowiednich obszarów mózgu celem wydzielania hormonów, m.in. oksytocyny czy serotoniny. Nadto to sam Elon Musk napisał pracę badawczą opisującą dokładnie mechanizm działania innowacyjnego chipu. Neuralink na dużą skalę prowadzi nabór na stanowiska inżynieryjne, gdyż prace nad chipem przyspieszają z dnia na dzień i firmie niezbędni są wyspecjalizowani naukowcy z dziedziny informatyki, chemii oraz biologii. Firma pracuje nad podłączeniem ludzkich mózgów do komputerów począwszy od 2016 roku i od tamtej chwili prace przyspieszyły niemal kilkukrotnie. Niektórzy mogą pomyśleć, że ta technologia i tak nie pojawi się za ich życia, jeśli w ogóle ujrzy światło dzienne. Nic bardziej mylnego. Obecnie Neuralink prowadzi eksperymenty na zwierzętach na bardzo zaawansowanym poziomie, a Elon Musk powiedział, że testy na ludzkich ochotnikach są kwestią roku lub dwóch. Warto dodać, że innowacyjne chipy stwarzają całkowicie inne ścieżki rozwoju nowej technologii, gdyż zapewne nie tylko muzyka będzie mogła być transmitowana do naszych mózgów. Między innymi możliwe stanie się rozmawianie, w cudzysłowie, przez telefon, za pomocą mózgu. Jednakże z tą technologią idą także nowe zagrożenia. W dobie ataków hakerskich i przejmowania danych z komputera, które ocalić może jedynie sowity okup przelany na konto złodzieja, to aż strach pomyśleć, co może stać się w przypadku włamania się do takiego chipu przez hakera. Tym razem sprawa będzie wyglądać podobnie, jednakże złodziej zamiast przywłaszczania prywatnych danych będzie zaatakowanej osobie puszczać znienawidzoną przez nią muzykę tak długo, aż ta nie wpłaci okupu. Jednakże mówiąc zupełnie poważnie, sytuacja, w której nieproszony gość uzyskałby dostęp do wszczepianego w mózg implantu, jego nosiciel może być poważnie zagrożony psychicznie. Bowiem, kiedy słyszymy jakiś nieprzyjemny dźwięk, to albo zasłaniamy uszy, albo zakładamy słuchawki na głowę, lub opuszczamy dane miejsce. W takim przypadku muzyki nie wyłączysz, bo gra bezpośrednio w mózgu. Tylko wyciszenie urządzenia lub jego wyciągnięcie umożliwiłoby powrót do spokojnego życia sprzed ataku hakerskiego.
Wszczepiane w głowę implanty będą odtwarzać dźwięk w naszych głowach poprzez stymulowanie elektroniczne konkretnych obszarów mózgu odpowiedzialnych za zmysł słuchu. Inne pomysły Elona Muska również są szalone. Niekiedy pochodzący z Republiki Południowej Afryki multimiliarder brzmi, jakby był dosłownie szalony. Całkiem niedawno Musk zaproponował, aby zbombardować Marsa ładunkami jądrowymi, aby nieco ocieplić jego klimat. W czasie znakomitego występu w The Late Show ze Stephenem Colbertem w 2015 roku, Musk powiedział, że jeśli człowiek chce żyć na Marsie, to trzeba podnieść temperaturę planety. Dodał, że szybkim sposobem na uzyskanie docelowego efektu byłoby zrzucenie na powierzchnię Marsa bomb termojądrowych na jego bieguny celem odparowania lodu i uwolnienia gazów cieplarnianych. Po odważnym przemówieniu Elona okazało się, że nie on pierwszy jest chętny do modernizacji atmosfery Marsa. Jak dzisiaj wiemy, naukowcy od lat poruszają temat podwyższenia temperatury czerwonej planety. Jednym z naczelnych planów był ten związany z zamontowaniem luster, aby te skierowały w kierunku Marsa dodatkowe ilości promieni słonecznych. Kolejnym planem była budowa fabryk produkujących gazy cieplarniane na powierzchni czerwonej planety. Od chwili, kiedy Elon Musk przedstawił swój oryginalny pomysł, świat naukowy całkiem poważnie przyjrzał się tej idei. Powstało kilkanaście badań i artykułów, które poruszyły sprawę skuteczności takiego rozwiązania. Okazało się, że pomysł Elona, mimo swojego przerażającego wydźwięku, jest całkiem obiecujący. Musk kolejny odważny pomysł ogłosił pod koniec 2016 roku. Jest zniesmaczony wiecznym staniem w korkach, chce stworzyć maszynę do drążenia tuneli w ekspresowym tempie. Musk jest w posiadaniu ponad 2-milowego tunelu testowego biegnącego pod siedzibą SpaceX. Wiele informacji na jego temat ma zostać ujawnionych 18 grudnia obecnego roku. Łączonym z tym pomysłem jest plan stworzenia swojego rodzaju kolei, która w tych tunelach będzie mogła poruszać się z prędkością ponad 1200 km na godzinę. W ramach ciekawości warto dodać, gdyby taka kolej istniała w Polsce, podróż ze Szczecina do Przemyśla trwałaby nieco ponad 30 minut. Tak zwana Biała Księga Elona Muska z 2013 roku bardzo szczegółowo wypowiada się w kwestii Hyperloop Alpha. Wskazuje uwarunkowania, możliwości oraz plan rozwoju Hyperloop. Głównym celem tego rozwiązania jest stworzenie systemu transportowego, który byłby tak szybki jak transport lotniczy, a tani w użytkowaniu jak drogowy. Wstępne założenia szacują, że kapsuła zabierająca na swój pokład do 28 osób poruszałaby się w tunelach, w których ciśnienie obniżone zostałoby do wartości 1% obecnego ciśnienia atmosferycznego, co miałoby powodować zmniejszenie oporów powietrza, a nawet uzyskanie prędkości większych niż wcześniej wspomniane 1200 km na godzinę. Elon Musk oprócz szalonych pomysłów ma również nieco specyficzne poczucie humoru. W lutym 2018 roku SpaceX wystrzeliło rakietę Falcon z dodatkiem, który rozbawił niejednego. Musk wysłał w kosmos swój osobisty samochód, Teslę, który pilotowany był przez manekina o imieniu Starman. Dodatkowo działania Elona mógł obserwować praktycznie każdy z nas, pod warunkiem, że pogoda na niebie sprzyjała nocnym obserwacjom. Bowiem począwszy od 24 maja 2019 roku, kiedy w przestrzeń kosmiczną wyniesiona została pierwsza seria satelitów Starlink, czyli firmy należącej do SpaceX, wraz z biegiem kolejnych dni i miesięcy, następne satelity przyłączały się do słynnego pociągu Starlinków. Ten piękny widok przymierzających przez niebo świetlistych kropek w formie długiego łańcucha przykuł uwagę całego świata. Powstały nawet specjalne aplikacje do śledzenia Starlinków i informowały, kiedy te znajdą się nad Polską. Pociąg satelitów dostrzegany był nawet z centrów dużych miast, gdyż obiekty znajdowały się stosunkowo blisko Ziemi oraz posiadały duże aldebo. Obecnie satelitów Starlink na naszym niebie jest 422, z przewidywanych 12 tysięcy, których docelowo ma być ponad 30 tysięcy. Nie wszystkim spodobały się świetlne efekty Starlinków, a Elon Musk został poproszony o interwencję w tej sprawie. Multimiliarder zapowiedział, że Starlinki już niebawem przestaną powodować problem.
Zmieniony zostanie kąt paneli słonecznych, a więc mniejsza ilość odbitego przez nie światła będzie docierać na Ziemię. Lecz zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy. Jeżeli obecnie Elon wystrzelił 422 satelity i powodowały one tak niebywałe wrażenie, aż strach pomyśleć, co byśmy widzieli na niebie, kiedy osiągnięta zostałaby planowana liczba 30 tysięcy sztuk. Z pewnością pokazy świetlnych łańcuchów przemierzających przez niebo widzielibyśmy po kilkanaście razy w ciągu nocy. Zatem prawidłowy wydaje się sprzeciw osób, które twierdziły, że Starlinki swoją jasnością powodują zanieczyszczenie świetlne nocnego nieba. Wraz ze zwiększaniem ilości Starlinków wokół Ziemi powoli realizuje się plan SpaceX Elona Muska w sprawie stworzenia ultraszybkiego globalnego internetu z maksymalnym opóźnieniem dochodzącym do 20 milisekund. Elon jeszcze nie zapowiedział, z jaką prędkością Starlinki umożliwią surfowanie po internecie, jednakże zapewnił, że będą one zdecydowanie lepsze niż współczesne rozwiązania technologiczne z zakresu łączności bezprzewodowej LTE. Jednakże głównym założeniem projektu jest podłączenie do internetu ludzi mieszkających na obszarach wiejskich oraz dla obywateli mieszkających w biednych krajach, nie posiadających zaawansowanej infrastruktury telekomunikacyjnej. Globalny internet. To brzmi naprawdę zachęcająco. Jednakże pojawia się coraz większa ilość osób twierdzących, że to narzędzie będzie służyło totalnej inwigilacji na skalę światową. Z pewnością każde nowe rozwiązania technologiczne niosą ze sobą nowe zagrożenia i wyzwania. Każdy z wymienionych w tym materiale pomysłów Elona Muska jest realizowany z ogromnym rozmachem. Widać, że ten człowiek nie rzuca słów na wiatr i realizuje swój każdy innowacyjny projekt, który wpadnie mu do głowy. A propos wpadania do głowy. Czy myślicie, że wszczepianie chipów Neuralink do mózgów ludzi jest dobrym pomysłem? Jakie jest wasze zdanie na ten szokujący temat? Śmiało podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Dziękuję za uwagę i życzę wam miłego dnia.